Witajcie moi kochani, dawno nie było nas u Kendry, no więc dzisiaj sobie ją odwiedzimy i pomyślałam, że wyślemy ich na jakąś dyskotekę. Chyba jeszcze nie wysyłałam naszych pacjentów na żadną imprezę, tak Simsy znów się zwiesiły, ale spoko. Kendra jest mega, mega brudna, jak widzicie, ale postanowiła najpierw wynieść śmieci. Okej, okay, no dobrze, niech ci będzie, dziewczyno. Jak już te śmieci wyniesiesz, co ty tutaj kombinujesz? Wyrzuć, wyrzuć. No dobra, aha, bo to jest zepsute. Na sprzątanie cię wzięło, dziewczyno. No, w sumie okej. Okay. Okej, okay, niech będzie. Niech nam Kendra tu trochę, słuchajcie, ogarnie. Skoro sama się za to zabrała, to dlaczego nie? A potem ją wykąpiemy, to znaczy najpierw to w ogóle trzeba prysznic naprawić, bo widzę, że jest zepsuty. Więc Kendra, znaczy najpierw odłóż tą książkę. Chłopaki, co wy robicie? Napraw. I jak naprawisz, aha, głodna jesteś, no dobrze, słuchajcie, jest właściwie środek nocy, a my się wybierzemy wieczorem dnia następnego na tą potańcówkę, więc mamy trochę czasu, żeby tutaj, no trochę, wiecie, pograć. Etel, o Jezu, Etel, gdzie ty poszłaś spać, dziewczyno? Też jest brudna, jak nie wiadomo co. Etel została pożarta przez krowokwiat, w związku z tym jest mega nieszczęśliwa. I co tu jeszcze ci się stało? Aha, zakłócenie prywatności. Ktoś jeszcze został zjedzony, nie pamiętam. A, tak, no właśnie. Boże święty. Matt został zjedzony, no okej. Okay. Kochana, czy ty naprawiłaś? Czy on cię wygonił i nie udało ci się naprawić tego prysznica? Naprawiłaś, dobrze. Weź pomyśl pod prysznicem? Nie, po prostu weź prysznic. Czemu tu jest tak ciemno? Tak jakby nie działały wszystkie lampy, słuchajcie. To jest dziwne. To jest dziwne, nie wiem czemu tu jest tak ciemno. W ogóle część dodatków mi nie działa, wyskakuje mi jakiś dziwny error i w ogóle nie mogę wstawiać, nie wiem, może po prostu przez jakąś tam, wyduj ją, przez jakąś aktualizację to się stało, tak podejrzewam, ale najgorsze jest to, że to są bardzo różne rzeczy, jedne mi działają, inne nie i nie wiem, po prostu, nie wiem, być może po prostu odinstaluję wszystko, co mam, i wywalę i będę ściągać od nowa, no ale kurczę, to mi też psuje gdzieś tam te wszystkie moje rozgrywki, jest trochę problem, nie wiem, zobaczę, zastanowię się. Tutaj w sumie zbliżamy się już właściwie do końca, bo Kendra jest w trakcie uzupełniania ostatniej aspiracji i jesteśmy gdzieś w połowie, więc nie jest źle. Właśnie, ustalmy sobie, co oni muszą robić, co oni muszą robić, czekajcie, bo ja tu jeszcze nie ogarniam tak do końca, aha, co oni muszą robić, żeby mi się punkty naliczały, tak, bo część rzeczy, tańcz to im zostawimy, grillowanie wyłączymy, te rzeczy z pływalnią też im wyłączymy. Co to jest? Zachowuj się przyjaźnie. To zostawimy. Nie wolno się bić, nie wolno być podłym, nie wolno być złośliwym. No dobrze, to też zostawimy. Coś dorzucimy, tak? Bo wybieramy się na dyskotekę, więc pij drinki. Dorzucimy im picie drinków. Nie wiem, czy oni przy swoich lekach powinni, ale okej. Okay. Sztukę i muzykę. Graj, 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 oglądaj, słuchaj muzyki, tańcz. DJ-owaniem się zajmuj. Co?
Wiecie co? Czemu nie? Wrzucimy im to. I zobaczmy, co jeszcze. Sztuka, muzyka, zabawy i gry. Graj w gry barowe. Graj. Tak, patrzę, co tu można wrzucić. Towarzyskie. Nie. Poza domem. To nie. Zajęcia domowe. Zainteresowania. Medytuj, oglądaj filmy. To nie. To jeszcze coś ze sztuki i muzyki im dorzucimy. Może słuchaj muzyki? Jak myślicie? Wykonuj interakcje komediowe. Co, bo nie wiem. Nie wiem, czy tam będzie gdzie wykonywać interakcje. No niech będzie słuchaj muzyki. Ok. Czy może jedzenie? Poczekajcie, jeszcze zobaczę. Jedzenie i napoje. Grilluj, jedz, pij kawę, przygotowuj drinki. Wiecie co? Niech będzie przygotowuj drinki. Ok. To później rozpoczniemy spotkanie klubu, a tymczasem... Właśnie, co tymczasem? Tymczasem Kendra coś zje. Weź porcję. Dobrze. I ona weźmie porcję, a potem niech pomaluje, bo kiepsko stoimy z kasą. Jest wtorek, więc w sumie do opłaty rachunków jeszcze trochę czasu zostało, ale wiecie, jak to jest. Lepiej namalować wcześniej niż później. Cóż ona może namalować? Obraz, klasyczny obraz. Namaluj duży, klasyczny obraz. I wiecie co? Niech ona namaluje później jeszcze obraz wzbudzający pewność siebie. Ja bym go tu powiesiła. Tak, wiem. Wiem, moi drodzy, że to jest w tym wyzwaniu zakazane. Czemu masz wieszak? O co chodzi? Zakała mody, skrytykowany strój, ale jazda. Kto ten? Kto ci taki komentarz dał? Bo ktoś jej dał taki komentarz najwyraźniej, ale jazda. Ciekawe kto? Nie wiem w sumie z kim ona rozmawiała. Aha, złośliwość. Podejrzewam, że to musiała być Etel w takim razie. Ty mała wredna. Spoko. Zabawne to jest. No dobra, Etel idzie się wykąpać. Etel, właśnie, ty mi tutaj jakieś komentarze złośliwe rzucasz, a sama śmierdzisz. Jazda na maksa. Dobra. To co? Zobaczmy, co właściwie się tutaj dzieje. Dixie śpi. Etel się kąpie. Etel, a ty z tą swoją czapeczką to też, wiesz, wyskoczyłaś jak Filip z konopi. Morgan! Morgan ogląda. Nie. Morgan będzie oglądał telewizję, a przed chwilą pływał. No spoko. To jest smutne, słuchajcie, on cały czas opłakuje tutaj naszą zmarłą Gertrudę i po prostu ja nie wiem, to coś, ja chyba o czymś po prostu nie zostałam poinformowana. Szumu, 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 smutny, jejku. O. Tutaj znowu Derek śpi, a Matt? Matt to w ogóle jest jakiś taki mega zadowolony. Co ty brałeś? Coś smacznego do sączenia. A to? Zatkany nos. Och, biedny Matt jest chory. I krowokwet go zjadł, a to już mówiłam. Kendra, jak ty tam? Jak ty tam? Jak ty tam? Malujesz pejzażyk? No, spoko, spoko. A jak nasz ogródek wygląda? I kurde, chyba żadnych... O, cicho. A, tak. Jedno, co nam rodzi, to ten śmierdzący krzak. Wiesz co, moja droga? Zajmij się też tutaj ogródkiem, jak skończysz. Opryskaj przeciwko owadom. Pielęgnuj. Oni się tylko krową zajmują, pozostali, tak? A ogródkiem to nikt. No ale no cóż, tak to już jest.
Tak to już jest z tymi simami, że się nie palą do pracy. A tak się zastanawiam, bo w sumie Kendra już tutaj wyćwiczyła, więc wymieniłabym im ten obiekt na jakiś inny, ale nie wiem na jaki. Nie mam pomysłu. Może o wiem, to takie coś do medytacji, bo była mata do ćwiczenia wcześniej, a tak sobie myślę, że rzucimy im to coś do medytacji teraz. Tutaj. Gdzie to znajdę? To jest chyba w umiejętnościach różnych, prawda? Tak mi się wydaje, nie pamiętam. Ale zaraz zobaczymy. Okej, mamy ławeczkę do medytacji. Jeszcze zobaczmy, jaki sobie kolor tutaj pacniemy. O, ten mi się podoba. Okej. Dobra, dobra, dobra. Jeszcze wiecie co? Jeszcze ja bym przestawiła, bo wiecie, tak nie będziemy medytować jednocześnie przy pracy w drewnie, bo to by było dziwne. Chociaż w sumie dla niektórych to też jest medytacja, nie? Dobra. Wracamy do rozgrywki. Kendra przez płotek tutaj opryskuje. Nie wiem, co na to krowokwiat. Może się zaczadzić tymi dziwnymi jakimiś. A czekajcie, co to jest na tej. Kurczę, chciałam zobaczyć, co jest na tej butelce. Czy tam jest jakiś trupiczaszek, czy coś takiego. Wiecie, jak to przy tych chemikaliach. O, przepraszam. Tak, próbuję się tu usadowić. Jest mi trochę niewygodnie. Pauza. Pauza, pauza, pauza. Ja chcę zobaczyć, co tu jest narysowane. No, ej. Nie, to jakaś rakieta czy coś. Widzicie? I coś tu jest, jakaś informacja o jakimś zakazie robienia czegoś. Ale no nie mogę bardziej zbliżyć. Czekajcie, a na tabie? O, na tabie mogę bardziej zbliżyć. Nie, ale słaba grafika, nie mam pojęcia. Ale wiecie, lubię te takie szczególiki w Simach. Czasami są bardzo interesujące. To akurat nie było, ale mogło być, więc warto było to sprawdzić. Ok, to teraz będziesz podlewała. Która jest godzina? No kurczę, blade, dopiero ranek. Znaczy, nie wiem, o której się tak wybierzemy. Może około 16 po obiedzie, co? Tak mi się wydaje, że to będzie najlepsze wyjście. No, Kendra, tak właśnie musisz sprzedać tego czegoś. Wyryj, schowaj, uwolnij, opłakuj. Ja bym chciała. Cały czas próbuję się z w ogóle Gertrudą zaprzyjaźnić i zaprosić ją do zamieszkania, ale nie wiem, dlaczego nie mogę. I nie mogę do niej zadzwonić. No tak, ciężko by było. Ale spoko, luz. O. No bo on cały czas ryczy, no. Słuchajcie, on całą noc stał tutaj i ryczał, i cały czas ryczy. Nie wiem, o co chodzi. Wiesz co, może ty go pociesz. Popraw mu humor. Więcej opcji. Co ty jeszcze możesz zrobić? Zapytaj o innego Sima. A możemy zapytać o Gertrudę? O właśnie, zapytajmy go o Gertrudę. Zobaczymy, co powie. No. Słuchaj, czemu ty tak cały czas ryczysz? Czemu ciągle opłakujesz Gertrudę? Ona zmarła już tak dawno temu. Gertrudę nie miałem jeszcze przyjemności jej poznać. Nie! Ty kłamczuchu! Pociesz po śmierci. Właśnie. Więcej opcji, przyjazne. Ojejku, więcej opcji. Co możemy? Sprawdzam, nie? Sprawdzam, co tu mogę zrobić. Ciekawego. Różne rzeczy, ale. O, obejmij go. Zobaczymy, co powiem. W ogóle jakie wy macie z nim, z Hilarią stosunki? No, takie całkiem, całkiem.
Znajomość bez przesady, ale a Hilario jest zły. Ej, co tu się, tu pod ciśnieniem? Choroba, ojojoj. Dobra, Kendra, wiesz co? Weź ty się. Oni wszyscy są ciągle chorzy teraz. Weź napij się soku pomarańczowego. I zabawę ci podniesiemy, jak będziemy na imprezie. A teraz weź się jeszcze zdrzemnij, żebyś nie była zmęczona. Chociaż w sumie no nie jest jeszcze, ale wiecie jak to bywa. No, tutaj widzę jakieś potrzeby. A to jest zepsute? Nie jest zepsute, jest ok. Wszystko gra. Nic się nie dzieje. W każdym razie nic złego się nie dzieje. No właśnie, posiedźcie sobie, pogadajcie z nimi wszystkimi. Ty, oni mają takie same fryzury. Ja nawet się nie skapnęłam, że dałam im takie same fryzury. Ha, ciekawe. Tutaj też widzę, oj, takie niezbyt sympatyczne rozmowy się odbywają. Słuchajcie, no nie możecie być dla siebie tacy niemili. Nie podoba mi się to. Powinniście być dla siebie bardziej sympatyczni. Kendra, tobie cały czas zabawa leci na łeb, na szyję. Weź ty, pooglądaj telewizję. Przez chwilę. No, jakiś horror. No. Nie. Znudziło ci się? Będziesz stała? No dobra, no posiedź tu, pooglądaj przez moment. Tak, straszny króliczek. Chłopaki, czemu ją podsiedliście? Kendra, w ogóle to głupia jesteś, że wstałaś. Mat cię obraża. Ty, Mat, co to w ogóle jest? Mat, cicho bądź. Przeszkadzasz w oglądaniu. Nie, no jakie, słuchajcie, te dźwięki są przerażające. Jejku, Sima zamordował króliczek lodówkowy. Tragedia. Nie podoba mi się ten film. Weź się zdrzemnij, Kendra. Zejdź na dół. No tak. Mat jest niedobry. Tutaj widzę też. Kurczę, słuchajcie, źle się dzieje, źle się dzieje. Wszyscy się kłócą. Wszyscy są dla siebie niemili, słuchajcie. Mieliście być dla siebie wsparciem i podporą. A ty nie marudź, tylko posprzątaj, jak ci jest brudno. Wielka mi rzecz, kurczę. Było się nie łaszczyć na tort. O, ta też teraz będzie się kłócić z matem. Jejku, ty, kosmitko, ty. Kosmata, kosmitko. A ty? Mówił do kibla. Dobra. A ty? Tobie też jest brudno. No ale ten to przynajmniej sprząta. Pozmywał. Widzicie? Widzicie? Jednak są tu porządni Simowie. A ty gdzie idziesz? Co to będzie? Weź porcję czego? O, ktoś, słuchajcie, coś tutaj upichcił. Grillowane owoce, Derek. Wow. A czekaj, a jaka jakość? Wspaniała, Derek. Podziwiam, normalnie, słuchajcie. Wow. To wygląda bardzo apetycznie, bym nawet powiedziała. Okej, okay, Kendra, co tam? Pokaż się. Pokaż się dziewczyną. Kendra śpi. Okej, słuchajcie, ja do was wrócę, jak Kendra się wyśpi. Słuchajcie, Markus się do nas wprasza. Myślę, że możemy go. Niech przyjdzie. Czemu nie? Może pójdzie z nami.
Spróbujemy go zabrać. Nie wiem, czy to się uda, ale spróbujemy go zabrać, albo po prostu zaprosimy, no, jakoś to się zorganizuje. Co możemy zrobić? No, pogadaj z nim o technikach fitnessu. Jak ty w ogóle z Markusem z przyjaźnią z Markusem stoisz? Markusa by trzeba było zaprosić do naszej, no ładnie, w siłownikach jest. Aha, ale nie wiem, czy się da, bo on chyba jest w dwóch różnych. On jest w dwóch. Siłownicy i imprezowa miejscówka. Chyba nie może być więcej niż w dwóch klubach. A my jeszcze nie możemy. Musimy wykupić możliwość. Nie, zakończ spotkanie. Przepraszam, przez przypadek to kliknęłam. Chciałam jeszcze sprawdzić. Siedziba klubu tylko na zaproszenie. Kuponusy właśnie. Chciałam sprawdzić, ile potrzebuję, żeby. Większa pojemność pozwala przyłączyć do 8 SIM-ów. Patrzcie, mogę to już kupić. No to bierzemy. Bierzemy, pewnie. Słuchajcie, no bo i tak potrzebujemy to, więc nie ma co. A słuchaj, ojejku, o, klops filmowy, oglądanie filmu. O, nie podoba mu się. No tak bywa, tak bywa. Dobra, Kendra. Nie wiem, czy możesz go zaprosić do klubu, ale zaraz sprawdzimy. Więcej opcji, działania. Nie, przepraszam, kluby. Poproszę o dołączenie. Do klubu i mi poproś. Nie, a nie, nie, nie. Przekonaj do odejścia. Aha, trzeba go. Weź go z klubu, wy ten. Może. Czemu jesteś zawstydzony? Zobaczymy, czy się zgodzi odejść z klubu. Masz rację, nie podoba mi się w klubie imprezowa miejscówka. No, super. To teraz go zaproś do naszego klubu. Czemu nie? Markus nie spełnia zasad. A, bo musi mieć szaloną cechę. Wiecie co? Ja to zmienię. Ja to zmienię, bo. No bo tak, bo ja chcę Markusa w klubie i już. Gdzie jest? No to Kendra jest właścicielką klubu, więc Kendra określa. Kendra określa zasady. Czy ja to mogę wyłączyć? Cecha, wiek, stan. No to niech będzie wiek. Młody, dorosły. Nie, nastolatek nie. Młody, dorosły, dorosły, senior. Okej. Okay. Dobra, i tyle. I proszę bardzo, więcej opcji, kluby, zaproś do wsparcia i podpory. I jak już to zrobisz, to idziemy na imprę. Idziemy się wyszaleć. Wszyscy razem. A czekajcie, ej! No i co? Czemu się wyłączyło? Gdzie on jest? Chodź tu. No, weź przyłącz się do naszego klubu. Jesteśmy dla siebie wsparciem i podporą. Pewnie, chętnie, z radością dołączę. No to idziemy poszaleć. Idziemy poszaleć, moi drodzy. Uwaga. Rozpocznij spotkanie. Wszyscy są? Okej. I moi kochani, jedziemy. I jesteśmy na dyskotece. Tutaj jakaś Simka ma mega fajny kolor włosów. Bardzo ładne, ale też i taką jakąś dziwną kieckę. Spoko. Kochani, idziemy. Kendra, co to robisz? Opowiedz sobie historię. No tak, ty jesteś zdolna dziewczyna. Dobra,
Co my musimy robić? Musimy tańczyć. No to zatańczymy. Taniec grupowy. Słuchajcie, a co? Brywido, gdzie się zdobyły? Spoko. Tu widzę już chłopaki szaleją. Jakaś, o, muzyczka leci stara z poprzednich Simsów, słyszycie? Fajnie. Dawajcie, pokażcie, co potraficie. Super! Czad tuba, oczywiście Kendra na tutaj na samym tym. Fajnie. Dajecie czadu. Nie, nie. Nie! Ale zadowolone, słuchajcie. O, Mat się też tutaj trochę ten. Słuchajcie, może możemy. Chciałam, żeby potańczyli. Wiecie, pojedynek taneczny. Pojedynek taneczny, o właśnie. Z kim? Pojedynek taneczny. No, z Markusem niech będzie. Więc synowie zadowoleni. Tak, chodź. Pokaż, co potrafisz. Kendra, ja nie wiem, co ty potrafisz, a w ogóle to te króliczki to tutaj pasują, jak nie wiem co. A nie wiem, czy ona ma jakiś strój inny. Zmień strój. O, ej, zobaczcie, ja nie wiedziałam. O kurde. Ej, słuchajcie, ja nie wiedziałam, że że teraz jest taka inny sposób. Fajnie. Jakaś też była aktualizacja, widzę. No nie miałam ostatnio czasu, wiecie, tak sobie pograć i było jak było. No i co, nie potańczycie? Kendra, fajnie, że się przebrałaś, bo jednak te króliczki tu nie pasowały. Oglądaj. O, Matt zdobył umiejętności DJ-skie. Widzicie? Nie wiem, jak on to zrobił, ale dobrze, dobrze. No miałeś się ten, miałaś pojedynek mieć i co? Z Markusem. Nie wiem, jak się zdobywa umiejętności DJ-skie, ale widzę, że Matt tutaj leci ostro. Spoko. Czy to Hilaria? Przepraszam, bo oni mi się mylą. Tak, Hilario, przepraszam. A gdzie jest Matt? Matt? Gdzie jesteś? O, Matt poszedł się napić. No luz. Ja, Kendra, gdzie ty jesteś? Dixie jest kosmitką. No patrz, się zorientowałeś. Ja nie wiem, oni chyba nie będą za bardzo chcieli się pojedynkować jednak. Kiepsko nam idzie zdobywanie punktów dzisiaj. A co ty musisz? Przebywaj na spotkaniu klubu przez 12 godzin. No jesteś i czemu nie zalicza? Jest spotkanie, trwa? Rozpocznij spotkanie. Kurczę się. Zostań tutaj. Myślałam. Wyłączyło mi, jak się przeniosłam. Myślałam, że zostanie. No dobra, okej, tak bywa. A czemu jesteś zła? Aha, no bo tak. Ty się, zobaczcie, jak się przebrał, ale czadzior. A, śmiesznie. Kendra, pokaż mu, co potrafisz. Dixie też zdobyła umiejętności DJ-skie, spoko. O, ten też jest różowy. A, bo ja im ten, ja im takie ciuszki zrobiłam klubowe. Już zapomniałam, że to zrobiłam. Dixie też, a Kendra się nie przebrała. Czekajcie. Stroje. Zmień strój. Nie ma tutaj opcji klubowy? Nie wiem, dlaczego ona się nie przebrała. No dobra, niech będzie tak.
No takie śmieszne im dałam te stroje. Tak, różowe i niebieskie spodnie. Nie wiem dlaczego tak mi. Chciałam, żeby były dziwne trochę. Znaczy, dziewczyny jeszcze fajnie w tym wyglądają, ale chłopac tak jakoś, nie wiem, nie bardzo. A jak ci idzie, moja droga? Skoczne bity, okej, podoba jej się. Efekt stada, udział w tańcu grupowym, luz. A taniec grupowy ci nie ten? Ue, czemu? A nie, dobrze. Pokaż, co potrafisz, Kendra. Tu Dixie daje, zobaczcie, jak Dixie daje. Kendra, kurczę, czemu ty się nie przebrałaś? No nie da się. Co jest? Czemu nie możesz? Tańcz? Weźmiemy jeszcze raz taniec grupowy, słuchajcie. Taneczne boogie-woogie. O, słucha, nowy jakiś. Tego jeszcze nie widziałam. Bo ja nie gram za bardzo, wiecie, klubami i w sumie nie chodzę na dyskoteki z moimi simami, więc mam zaległości. Trochę ich przyspieszę. No chodźcie, zatańczcie dla mnie. Etap osiągnięty. Yes! Dobrze, fajnie, fajnie. Fajnie, że się udało. No czemu nie? Tańcz razem, czemu nie? Grać muzyka musi. No to weź, no kurde. Zatrudnij obsługę. Nie wiem, czemu się wyszedł sobie DJ. O 20! Jest już w drodze, no ładnie. Dobrze. Niech przyjdzie, bo wiecie. Szkoda. O, idzie tu jakiś taki ten w masce. No, dobra. Taniec grupowy. Taneczne boogie-woogie. Ja chcę to zobaczyć. Wow! Całkiem fajny widzę, ten DJ nowy. Pokażcie się, dzieciaki. Kendra jak zwykle na przodzie, przywódczyni stada. W kiecuszce. Widzę, że nie wszyscy się przebrali. Jednak. No, ale dobra, okej. Okay. Niech i tak będzie. Fajnie, fajnie. Dajecie radę. Pięknie. A czemu nie wszyscy tańczą? W ogrodach pałacowych coś trwa. A wiecie co? Idziemy. Będziemy dzisiaj robić, jak to się mówi, clubbing. Bierzemy wszystkich i clubbingujemy. Clubbingujemy, moi drodzy. Coś się będziemy ograniczać. Okej, mamy ich na miejscu i zaraz zobaczymy, co też się tu dzieje. Pewnie znowu mi wyłączyło spotkanie klubu. Zostań tutaj. Oczywiście, że zaczynamy spotkanie, no bo jak? Jak żeby inaczej? Tu widzę jest... Oj! Oj! Kendra! Już biegną. Już biegną na imprezę. Super. No to... tańcz razem na razie, potem się napijemy czegoś, bo tu widzę, że pani z drinkami stoi, to trzeba skorzystać. A ja chciałam coś sprawdzić, a właśnie, chciałam sprawdzić, rozmawiaj o klubach z 5 członkami klubu, plus. A to muszą być członkowie mojego klubu, czy jakiegokolwiek klubu? Bo nie wiem. Słuchajcie, skorzystamy i pogadamy. Rozmawiaj o klubie, klub wsparcia i podpory. Co jeszcze możemy? Więcej opcji. Pochwalę, rozmawiaj. Szukam interakcji, rozmawiaj o klubie. Nie widzę. Nie widzę. Kluby? Może tu? Rozmawiaj o klubie, klub wsparcia i podpory. Z kim jeszcze możemy pogadać? Gdzie jest Dixie? Cześć Dixie, chcę z tobą pogadać o naszym klubie. Chodź tu, chodź. A czy kto z kimś już pogadałaś? Tak, fajnie.
Tu jeszcze porozmawiamy z tym panem. To jest. Nie widzę. Nie widzę, kto to jest, bo mnie zasłania. Kluby, kluby, rozmawiaj. O klubie wsparcia i podpory. Kto to jest? To jest Derek. O mój Boże. Tak dawno nie grałam, że nie kojarzę. Czemu jesteś zielony, Szymon? Zobaczcie, jaki Szymon jest zielony. Czy niebieski? Cholera wie. Okej, okay. Kto tu jeszcze należy do klubu naszego? Nie widzę, nie widzę, nie widzę, nie widzę. O, jest Markus. Markus. Kluby. Powitaj, tak. Rozmawiaj o naszym klubie. Nie wiem, czy wybrałam dobre. Co oni tu mówili? Spełnione aspiracje. Juhu, słuchajcie, Kendra wypełniła aspiracje. A tym sposobem, moi drodzy, okazuje się, że to jest ostatni odcinek naszego wyzwania Asylum Challenge. No bo Kendra jest już zdrowa. W związku z czym, moi kochani, co my możemy robić? Zrzeknij, ale to ja nie wiem teraz, czy to się Kendra zrzeknie, czy każe mu się zrzeknąć. Nie wiem, nie mam pojęcia, słuchajcie. A nie chciałabym ich wywalać, po prostu chciałabym, żeby Kendra się zrzekła. Kendra, postaw wszystkim drinki. Tak, przyrządź zamów, zajmuj, przyrządź, zamów drinka dla grupy. Zamów drinki dla grupy. Boże święty, Kendra miała drinki zamówić. Kendra zamów drinki dla grupy. Zamów drinki dla grupy. Tylko jakie, słuchajcie, no pojedziemy jakoś tak, wiecie, no. O, to drogi jest. Nie aż taki drogi, słuchajcie, nie aż taki drogi. Tu był jakiś za 64 fajny drink, ale mi zginął. Tu same, o tu. Owocowy napój musujący, nie. Zebra droga, jakie drogie te drinki, słuchajcie. Woda jest tania, super. Słodka pikanteria. Jezu, jakie drogie te drinki. No dobra, no słuchajcie, świętujemy, więc niech będzie. Trochę kasy mamy. Nie zaszkodzi. Moi drodzy. O, widzicie. Czerwonym winem się na toastujemy, tak? Zniesiemy toast za Kendrę i jej wyzdrowienie. Tak, ja wiem, że ja chciałam Kendrze jeszcze tutaj podnieść jakieś inne umiejętności, ale ja myślę, że ona jest, słuchajcie, już w całkiem dobrym stanie. Co prawda, jeszcze zostanie jakiś czas w Asylum, ponieważ no, nie ma się gdzie przeprowadzić, więc jeszcze kilka dni zostanie, przygotuje się do nowego życia, może znajdzie jakąś pracę i wynajmie mieszkanie i wtedy wyprowadzi się z domu wariatów. Tak myślę, że dokładnie tak będzie. Impreza już się powoli kończy. Myślę, że wszyscy są zadowoleni. Tak, jakieś robaki tutaj Hilario zobaczył, ale okej. Czy Kendra może po prostu zrezygnować z spotkania klubu? Nie wiem. Załóż klub, no bo ona założyła ten klub, ale jak ją z niego, to ja nie wiem, to ja nie wiem, nie mam pojęcia, bo wiecie, jak zrobię zrzeknij się, to obawiam się, że to będzie tak, że to nie ona się zrzeknie, tylko zrzeknie się jakby osoba, do której ona mówi, bo to w Simsach tak czasem dziwnie jest. A nie, wyrzuć. Zrzeknij się członkostwa. Dobrze. Proszę, idź do niego. On nie wiem, gdzie on poszedł, chyba w krzaki. Kendra jest już, jak widzicie, bardzo zmęczona. Impreza taneczna powoli się kończy. Nie wiem, dlaczego ona się zrzeknie, akurat powie to tutaj
jemu, ale okej, niech i tak będzie. Kendra, gdzie idziesz? On tam stał. Tak? Tak, będziesz. Wielka szkoda, że chcesz odejść. No to do zobaczenia na mieście. Okej. Słuchajcie, Kendra odeszła z klubu. Niestety. Impreza też już się kończy. Myślę, że wracamy wszyscy sobie do domu. Kendra, do domu. Muszę zakończyć tą imprezę. Tak, kończymy i wracamy do domu wszyscy. Zapraszam Państwa. No, była świetna zabawa. Nie ma co narzekać. Miejmy nadzieję, że pozostałym też się uda dojść do siebie i wrócić do zdrowia. No, nie podobał jej się występ DJ-a, ale trudno, tak też bywa. Widzimy się w domu, moi drodzy. I jesteśmy na miejscu. Słuchajcie, to jest ostatnia noc Kendry? Tutaj nie, chyba jeszcze nie. To znaczy tak, właściwie to myślę, że Kendra no trochę zarobiła, ale nie zostawimy ich tutaj bez grosza, więc Kendra myślę, że weźmie po prostu, no zobaczymy, kurczę, musiałaby, nie wiem jak to zrobić. Myślę, że zanim Kendra się wyprowadzi, to jeszcze tutaj troszeczkę ich wspomożemy, to znaczy w tym sensie, że Kendra poulepsza wszystko maksymalnie. To nie będzie już chyba wymagało dużo pracy, ponieważ ona ma wysokie umiejętności, to po pierwsze, a po drugie, większość rzeczy już tu poulepszała. Przynajmniej z tego, co pamiętam. No nie wszystko, ale sporo rzeczy poulepszała. O, jak widzicie, lodówka jest już na maksa chyba. Albo nie ma... Tak, nie ma obiektów. No nic, to co da rady, to da radę. A to co nie da rady, to nie da rady. Ja to oczywiście zrobię sobie poza rozgrywką. I zarobię troszeczkę też malowaniem dla niej pieniędzy. Ale tymczasem, zanim się jeszcze pożegnamy, to znajdziemy dla Kendry jakąś pracę, nie uważacie? Pomyślmy, co ona mogłaby robić. Gotowanie ma na maksa, charyzmę ma bardzo wysoką, powyżej 5. Sprawdźmy, ile w ogóle ma powyżej 5, bo ja tak chciałam zrobić, że kilka cech chciałam jej podnieść. Nie pamiętam już teraz, mówiłam 10 czy 5. Zobaczymy, ile ona ma powyżej 5. Ma charyzmę, ma majsterkowanie, ma ogrodnictwo, no i ma te, co ma 10, tak? Sprawność fizyczną, malowanie i gotowanie. No więc dobra, ma 5 cech powyżej 5. Moim zdaniem to jest zupełnie wystarczająco. I w związku z tym, tak, sprawność fizyczna, malowanie, gotowanie. Gdzie my możemy ją zatrudnić? Niech by to było. Gdzie szukaj pracy? Znajdź pracę. O, no właśnie, widzisz. Widzisz, wpadłaś na to, że trzeba jakąś pracę znaleźć. Jeszcze trochę zmęczona jest. Tak? Myślisz, że z gotowaniem tutaj? Gotowanie? Tak? Czekajcie. A co ona tutaj? Coś tu było. Aha, pewnie chce coś ugotować. Detektyw, doktor, naukowiec, artystka sceniczna, komik amator? Nie. Autorka? Nie. Kuchmistrzyni? No, wiecie... Malarka? No to na pewno gdzieś tam. Malarka albo kuchmistrzyni. No nie wiem. Nie wiem, moi drodzy. Wiecie co? To nie będzie ostatni odcinek. To będzie odcinek przedostatni. W kolejnym odcinku, ostatnim już, przeprowadzimy Kendrę do nowego domu. Urządzimy jej ten dom i ja wybiorę dla niej, znaczy inaczej, wy wybierzecie dla niej
karierę między tymi dwiema. Puchmistrzyni, malarka. Co będzie miało więcej głosów, taką Kendra dostanie pracę. Mam nadzieję, że dacie mi znać, co sądzicie, czym Kendra powinna się zająć już w swoim dalszym życiu. Ja się z wami żegnam tymczasem i do zobaczenia. Trzymajcie się, kochani, i pa, pa!